Witam wszystkich z tej strony Tola i witam Was w wyzwaniu Kaz. Dziś, kochani, zrobimy sobie Opposite Twins Challenge, czyli tworzymy nastoletnie bliźniaczki bądź bliźniaków tak naprawdę na zasadzie przeciwieństw. Ponieważ mnóstwo jest tego typu challenge, różnią one się tylko nazwami tak naprawdę, ale generalnie chodzi o to samo. Nie wiem, Yin Yang, Sun Moon, Day Night, to wszystko, wiecie, ma jakąś tam swoją nazwę, ale generalnie zasada jest taka sama, że tworzymy właśnie bliźniaczki, czy tam bliźniaków, tak by właśnie diametralnie się od siebie różnili, tak? Więc ja dziś stworzę sobie jedną taką, wiecie, bardziej mroczną, rockową simeczkę, a drugą taką słodką, niewinną, taki mam plan przynajmniej, ale tak naprawdę każdy może interpretować to tak, jak chce. Nie wiem, może sobie stworzyć jakąś, wiecie, hipsterkę, jakąś, nie wiem, emo, raperkę, no jak wam tylko się podoba. W każdym razie chodzi o to, by były to bliźniaczki, ale by diametralnie się od siebie różniły. Także dobrze, kochani, ja już sobie tutaj zaznaczę, że chcemy sobie nastolatkę, kobietkę oczywiście, no i zaraz tutaj sobie jakąś wylosujemy. Wiecie co, ja tylko tak zobaczę, bo generalnie oczywiście tutaj możemy sobie zmieniać jak tylko nam się podoba, ale mi chodzi o to, by nie miała takich tych, wiecie, rzęs posklejanych. No ta niby nie ma, ale jakoś tak postaram się zbyt dużo nie klikać, pokaż. Dobra, możesz być i ty. Chodzi właśnie, żeby, wiecie, takich tych wielkich posklejanych rzęs nie miała, tak? Bo później to się źle robi. Także mamy pierwszą siostrę. Zaraz zobaczymy, jak ma na imię. Nastka, jakoś tak Jola, Miranda, Justyna, Marietta, Weronika, Patrycja, Józef. Wiecie co, chciałabym może jakiś... Daria, może być i Daria. Daria Jagódka. Okej, okay. Może być. Wiecie co, dobierzemy co? Tutaj może tą pierwszą zrobimy nieuleczalną romantyczkę i to będzie właśnie taka, wiecie, wrażliwa siostra. Właśnie może damy jej też taką cechę. Wrażliwa, proszę bardzo. A już tutaj bliźniaczka z genów zrobię, wiecie co, jak tutaj pozmieniam sobie jej wszystkie rysy i tak dalej, to wtedy z genów sobie już stworzymy bliźniaczkę. Co ty masz na sobie, kobieto? Matko święta. Dziwne rzeczy poubierała na siebie, no ale cóż, no i zobaczcie. No ale już teraz nie jest jakaś taka zła, no taka tam się wylosowała. Więc wiecie, no ja tutaj na początek pozmieniam sobie oczywiście troszeczkę jej rysy, tak jak mi to odpowiada. Tutaj możemy robić tak, jak nam się podoba. Tutaj nie ma żadnych, wiecie, ograniczeń, jak w przypadku... Leo bawi się tutaj firanką, bo oczywiście ze mną siedzi na parapecie, bo musi być przy mnie, jak nagrywam. Co to ja mówiłam? Aha. Jakoś tutaj sobie rysy pozmieniam. I wtedy kliknę sobie już właśnie z genów na bliźniaczkę i no i później już z modami się pobawimy. Także dobrze, kochani, ja już to zrobię oczywiście na przyspieszeniu, żeby Was tutaj nie zanudzać i zapraszam Was do oglądania. Dobrze, kochani, ja tutaj jeszcze do Was na chwilkę padnę, bo stworzymy sobie oczywiście...
bliźniaczkę. Stwórz losowo bliźniaka. Jezus Maria, zobaczcie, co ona tutaj ma na sobie. Ja nie wiem. Ale dobra, niech tak ma. To już mówię, też chciałam po prostu przy was zrobić, żeby wiecie. Później nie było. Też ją sobie rozbierzemy. Dlaczego ona ma taką figurę? Zobaczcie, dziwną. Powinna mieć taką, jak przecież... Poprzednia, no jak siostra, nie? Że widzicie, tak mi się wylosowało. Tak naprawdę to fajnie, jakby było identyczne, prawda? No, myślę, że są dość podobne. Dobra. Także słuchajcie, damy jej imię. Wybrałabym jakieś takie polskie. Kaja. No, może być Kaja. I słuchajcie, Kai może damy właśnie, żeby ona była taka zła. Niech jest wcielenie złośliwości, będzie wredna i... Niech Luina na przykład. Okej. Okay. Dobrze, kochani. Także tak wstępnie wyglądają nasze siostry. Ja już teraz dodam tutaj mody i zaraz do was wracam.
Dobrze, kochani, ja już jestem i przed wami dwie nasze siostry, Daria i Kaja. Tak, dokładnie. Różnią się diametralnie, mimo że są bliźniaczkami. Mają nawet, słuchajcie, te same skiny, te same oczy. Mimo wszystko różnią się diametralnie i tak właśnie chciałam, by tak było. Tutaj mamy Darię, która jest bardziej wrażliwa, taka spokojniejsza i ona jest w takich jasnych, pastelowych kolorach. Tak właśnie chciałam, by wyglądała, zobaczcie. Także ma takie właśnie różowe dżinsy, zwykłą koszulkę i dałam jej, słuchajcie, takie właśnie różowe włosy, bo myślę, że bardzo fajnie do niej pasują. Choć powiem wam szczerze, że nie widziałam nigdzie jeszcze do nich żadnych retekstur, a te, które są na TSR-ze, to jakieś tam blondy czy coś, to mi się w ogóle nie podobają. Dlatego dałam jej właśnie taki odcień, ale myślę, że idealnie do niej pasuje. Zobaczcie, w ogóle jest bardzo, bardzo ładna. Także tak wygląda w stroju codziennym, proszę bardzo. W stroju oficjalnym, tak, ma tutaj taką, proszę, ładną sukieneczkę. Tutaj ma buty na obcasie z serduszkami. Tak, nie chciałam dawać takich, wiecie, płaskich jakichś, bo to też nie do końca by pasowało. Wszędzie ma taki, widzicie, delikatny makijaż. Zresztą tutaj w tych skinach, słuchajcie, niestety nie da się dać żadnego makijażu, jeśli chodzi o cienie. I też kiepsko tutaj z nasiennikami, bo wszystko gdzieś zanika i w ogóle nie mam żadnych fajnych. Muszę w końcu pobrać, słuchajcie, te jakieś fajne wisiorki, bo ja nic nie mam. Wszystko stare, kurczę. Sportowy ma koszulkę, spodenki i takie trampki z kokardkami, zobaczcie, tutaj już nigdzie makijażu nie ma. Do snu ma taką piękną koszulkę, to w ogóle też jest jako sukienka, to jest chyba od Marigold. Ale mi bardziej pasuje jako koszulka taka do spania, no zobaczcie, jaka słodka, prześliczna jest, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Tak, na imprezę ma te takie dżinsy w kwiatki, taką bluzeczkę, zobaczcie, butki, też właśnie w takich bardziej odcieniach różu, czy tam bieli. Wszędzie ma takie jasne kolory. I na basen właśnie też ma strój taki w taką kreteczkę. Zobaczcie, dość odważny, ale fajny, bardzo mi się podoba. Także tak, kochani, jeszcze raz wygląda Daria. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Właśnie jest taka delikatna, tak jak chciałam. A tutaj mamy Kaję. Kaję, która wygląda zdecydowanie inaczej. Proszę bardzo. Słuchajcie, tak, zastanawiałam się z włosami. Ale to generalnie powiedzmy, że to jest taki, wiecie, na szybko upięty kok na górze. Ja nieraz też tak robię, wiecie, szybko zwiążę na górę, pyk i powiedzmy, że to jest coś właśnie w takim stylu, niedbale troszeczkę. No i ona tutaj już zdecydowanie ma mocniejszy makijaż, zobaczcie, kredkę, usta, ma kolczyki, tatuaże, tak, także tak wygląda w stroju codziennym, proszę bardzo. Teraz zobaczcie sobie w oficjalnym. W oficjalnym tutaj już tak aż bardzo tatuażów jej nie dawała, mimo wszystko kolczyki ma. Ma taką właśnie czarną sukienkę, buty. Także tak wygląda w stroju oficjalnym. Sportowym ma, słuchajcie, getry i bluzę i po prostu zwykłe buty. Myślę, że ona nic tutaj by nie kombinowała. Myślę, że do niej to idealnie wręcz pasuje. Tutaj już makijażu nigdzie nie ma. Do snu ma taką, zobaczcie, śmieszną koszulkę zwykłą, prostą. Tak, na imprezę ma, tak jak widzicie, powiedzcie mi, czy wy też macie taki błąd z tymi spodenkami od Marigold, że tu jest takie, widzicie? Jakby to niedopracowane, prawda? Nie wiem, czy wy też tak macie? Ale pamiętam, że ja kiedyś komuś dawałam te spodenki i tego nie miałam, nie wiem, dlaczego teraz to mam. W każdym razie ma takie, widzicie, wycięte, poszarpane spodenki, do tego kamizelkę, koszulkę, te moje ulubione glany. Tu też mam, widzicie, mocniejszy makijaż. Tak, kolczyk, także tak wygląda. No i na basen taki strój kąpielowy, proszę bardzo. Także jak widzicie, niby dwie identyczne dziewczyny, jednak różnią się diametralnie. Także cóż, kochani, mam nadzieję, że wyzwanie wam się podoba. Zapraszam was również do zabawy, byście wy zrobili właśnie takie bliźniaczki bądź bliźniaków. Ja pewnie bliźniaków też kiedyś zrobię. Tak jak mówię, ja co jakiś czas będę powracała do tych moich wyzwań. Ale właśnie postaracie się zrobić jak najbardziej różne. Mam nadzieję, że mi się to udało. No i cóż, kochani, oczywiście linki jak zawsze w opisie i w komentarzu, choć powiem wam szczerze, że tutaj mam dwie simki i na pewno wam tam powycinałam, bo wyszedłby bardzo długi odcinek. I co do modów, nie obiecuję, że znajdę wszystkie, bo mówię, to są aż dwie simki, więc jeszcze raz tyle pracy, więc jeżeli czegoś nie mogę znaleźć, to nie będę, wiecie, siedziała dwie godziny i szukała jednego moda, tylko po prostu no go nie ma, tak? Więc jeżeli czegoś nie ma, to znaczy, że
nie znalazłam, bądź podawałam już w poprzednich odcinkach. Także dobrze, kochani, ja serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Napiszcie w komentarzach, która siostra podoba Wam się bardziej. Tak jak mówię, niby są identyczne, jednak niezupełnie. Jeszcze raz, tak wygląda Kaja, tak wygląda Daria. Proszę bardzo, dajcie znać w komentarzach, która podoba Wam się bardziej. Ja dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Kochani, jeszcze dogrywam tutaj dla Was. Zobaczcie, nie mogę po prostu zapisać moich bliźniaczek. Jestem podłamana, bo no, nie zrobię ich drugi raz. Absolutnie nie mam już czasu na nagranie tego. Zeszło mi naprawdę sporo czasu. Muszę jeszcze obrobić ten film na jutro, więc no widzicie, próbuję zapisać. Nie da się zamknąć, nie da się kompletnie nic zrobić. Coś mi się zwiesiło przy zapisywaniu, więc no niestety ich Wam nie udostępnię, no bo nie mam takiej możliwości. Ja sama ich nie będę miała w galerii, bo no będę musiała po prostu wyłączyć grę i bez zapisu. Nie mam pojęcia, co się stało, no nie da się tego zrobić i też będę miała problem, bo nie będę mogła skorzystać z tego programu do szukania modów i szukanie zajmie mi strasznie dużo czasu i na pewno nie znajdę wszystkich modów, to już Wam mówię z góry. No ale widzicie, nic nie mogę zrobić, zobaczcie, no jak na złość nie mogę zapisać. No ale mody, mówię, te co znajdę, to oczywiście znajdziecie w opisie. Asius, no nie udostępnię, a nie jestem w stanie teraz poświęcić kolejnych 2 godzin na nagranie tego odcinka. Więc no niestety, przykro mi bardzo, sióstr Wam nie udostępnię i modów pewnie wszystkich też nie znajdę, bo no bo nie będę mogła z tego programu skorzystać. Cóż, kochani, no nie moja wina, przykro mi bardzo, nie mam możliwości nagrania tego jeszcze raz. No i wiadomo, że drugi raz już nie zrobię tych samych sióstr, to jest oczywiste, tak? Także przykro mi bardzo, także chciałam Wam pokazać, że no nie z mojej winy nie jestem w stanie ich zapisać. Dobrze, żegnam się z Wami, pa, pa.